Dobra, mam nadzieję, że wszystko słychać i udało się bez większych problemów zrestartować tego streama. Powinniście usłyszeć ładne odliczanie, zaraz będzie obraz, tylko sobie jeszcze to skonfiguruję głośność. I wracamy. A, no tak, dobrze się to stało w porę, bo by były jaja. Jest już obraz, spokojnie, wszystko będzie pod kontrolą. Innymi słowy, StarCraft 2 LUD, czyli edycja Ligi Upośledzonych Dżentelmenów. Dzisiaj mecze ludzi totalnie zebranych, czy to przez większość czasu tak się działo, że to jest łapanka. Jak ich tu przedstawić? Mam nadzieję, że się nie znają, że nie oglądają niczego, o nic nie walczą ważnego oprócz dobrej zabawy, co staram się udowodnić. I mamy tak, będziemy mieć drużynę zrobioną, złożoną z samej rodziny Protossów. Oni prawdopodobnie będą tutaj w prawym dolnym rogu ekranu. Oraz bardziej wymiksowane składy, wymiksowane mówiąc po polsku wymieszane. Takie ładne różowe swoją drogą. Mamy różowego Zerga, dwóch Protossów. Ciekawe skąd jest wzięła się moda na Protossów. Oraz pana losowego. I co jest jeszcze ten? Właśnie, w ogóle dominacja dzisiaj, nie? Jak w ogóle Fig wylosuje Protossów, no to będziemy mieć jedną tutaj maleńką dronkę, którą będziemy jakoś starali się uszanować. Czy dałbym opóźnienie, ale to nie, jak chcą się jakoś użerać z takim czymś, to... nie wiem, jak chcą sobie psuć zabawę, to niech wygra najlepszy. Czy nie najlepszy, Boże, nie chodzi o najlepszy, tylko po prostu GL, HF, GG. Dobra, no i troszeczkę jest odwrotnie, jak powiedziałem, w logu. Na dole mamy tych naszych biednych ludzi, którzy są, nie są taką mieszanką, właściwie nie są czystej krwi protosami, mam tutaj człowieka. Bawmy się, dokładnie, weselmy. I Fik jest zły, mam przeklętą rasę, sam sobie wylosował, ma ludzików. Dlaczego przeklętą? Czy u mnie jacyś ci przegrywali? Chyba nie. Ktoś mówi, że w przerwie lecę do sklepu na lody. Myślę, że zrobimy sobie przerwę gdzieś tak o 18.30 czy coś takiego. Nie, nie 18.30, 19 i 19.20. Ja też sobie polecę do sklepu po lody, bo mi o 20 zamykają. Tymczasem przy Protossi robią coś nadzwyczajnego. Mamy standardową rozgrywkę. Styl Protossów to zobaczymy chyba wszystko. W grach 4x4 najlepsze jest wtedy się zgadać, na przykład, że jeden robi taką jednostkę i ją robić. Prawie że mono battle, które dzisiaj też odwalimy. Mamy Zerga, który robi coś szybkiego. Jak on w sumie pociśnie, to może nieźle tutaj zamieszać. No i tak, południe, czyli czerwoni. Oni sobie tak jakoś rozglądają ciekawie, kontrolują punkt kontrolny. Czy coś podobnego robi północ? Nie, ale widzi już słonia. Czy to będzie jakaś próba raszowania? Zobaczymy. No tak, jeszcze jest Tesco, mówiąc o sklepach, ale Tesco mam daleko, a tutaj taki chwilowy, fajny warzywniaczek. Tam są jakieś prośby o kupno małego jogurtu truskawkowego w Słupsku. Możemy nagłośnić. Ale wracamy do gry. StarCraft. Jakieś nadzwyczajne buildy? Nie, Pirion w ogóle sprytnie... Pirion coś wie, bo się ładnie zawolował. No tylko, że pamiętajmy. No nie, a nie, przewiduje to wszystko. Pamiętajmy, że mamy kilka wejść, więc nie wystarczy się zawolować, czyli zbudować mur, który oddzieli. Zerk oczywiście nie może, jest środką. Co z jego słoniem w ogóle? A, słoń gdzieś tutaj kontroluje dronę. Proszę, w Rave 110 mówi ciekawostkę. Czy wiecie, że StarCraft 2 to po polsku Gwiezdny Rzemieślnik? Nie do końca tak, Gwiezdny Rzemieślnik. Gwiezdne Rzemiosło 2. O, to by było to. Właśnie, widzę tutaj grono tych językoznawców się obudziło. Okej, mamy dronkę. Pierwsza wielka walka i pierwsza wielka śmierć. Zobaczmy na magiczne rzeczy. APM-y, czy mam jakiegoś faworyta koreańskiego? Nie, wszyscy mają normalną polską normę. Oprócz fioletowego tosiątka. Kimżeż on jest? To jest Yamachi, który ma 49 średnio APM-ów. Będziemy na niego uważać. Może być niezły spam, bo Protossi rozwijają się normalnie. Wszyscy już mają bramy, właściwie rdzenie cybernetycznych, w których odkrywają bramy. I jak zacznie się spam, to nie będzie Linga we wsi. Swoją drogą, co knuje Zerg, bo widzę jakoś tak słodko. Dobra, na razie tutaj zabawię się w proroka. Wszystko wskazuje na to, że będzie straszny ból tutaj, no, ciśnienie północy. Jest w ogóle klątwa północy, bo północ w dużej części meczy wygrała. No i tutaj widzimy, co będzie w ogóle.
Yamati se postawi pylonik i przywoła jednostki, które są już prawie gotowe. Prawie. Robi się 4 obram. A proszę, jednak ma problemy. Zerg nie jest taki głupi. Patrzę na czat, czy coś ważnego w ogóle. Inna produkcja Blizzarda, rzemiosło wojny. Kącik językowy się zrobił. Dobra. Czyli co robi Zerg? Co robi mój kochany Zerg w ogóle? Roadsze najwyraźniej. On nie wie, że będzie szybkie ciśnięcie. Nie wie, bo nikt nie skautuje. Nikt z czerwonych nie wie. Okej, otwierają się wrota. I teraz rozpoczyna się pocisk. I podczas gdy północ już się zbroi, tak czy nie? Nie, nie wiadomo co północ robi. Leniwie czeka. Południe sobie tutaj bawi się w ekspansję. Przychodzą dronki, przychodzi paskudny ten próbnik. To jest jedyny z ciekawszych tutaj teraz z tej momentu w grze. I ewidentnie chce cisnąć. Dobra, no, chce, ale mu nie wychodzi. Czego możemy się spodziewać po Terku? To jest też rasa, której tutaj nie ma zbyt wiele. Terek ma problemy, widzę, ze słynnymi magazynami. Ma mariny, uniwersalna jednostka. Mariny plus lingi, oni będą sobie nieźle radzić. Tylko więcej, więcej, więcej. I co protości po drugiej stronie? Czerwoni protości. A ci się rozwijają. Co gorsze, widzimy, że Pirion nie inwestuje tutaj w bramy, w rdzeń cybernetyczny. To nie jest dobry pomysł, chyba że już Maj nie otworzył. Maj nie otworzył, przepraszam. Czyli zainwestował. Nie, czy Maj nie otworzył? Nie, tak, Maj nie otworzył. W przeciwieństwie do Ekciego, który nic nie ma. Dobra, zaczęło się ciśnięcie tymczasem. Czy ktoś śpi, czy ktoś pomoże? Zerg da radę sam. Królówka dostaje po dupie. Bohaterskie biedne zwierzątko. Lingi nawet nie mają szans i przychodzą marini. I mamy problem. Okej, jest mikromarinami. Czy padnie chociaż Zelota? Uwaga, czy to są Roachy? Tak, są Roachy tutaj. Marini się wycofują. Dronki uciekają bardzo sprytnie. Roachy uciekają. I pada główna baza. A to nie jest wielki problem, bo jak Zerg ma już ekspansję, to znaczy to jest problem, ale nie tak wielki, jakbyśmy myśleli. Widzimy pomóc kolegów. No i Armaria Maciego. Czy się opłacało? Zobaczmy. Stracił 300 punktów. Czy doprowadził Zerg, stracił główną bazę. Ale stracił wszystkie jednostki. Przecież jeszcze widzę, się nieźle tutaj bawi. Proszę, proszę. To jest właśnie to, wartownik. Znany jako upierdliwa jednostka świata. Okej, Zerg wraca tymczasem. Czemuż tutaj, czemu nie tutaj? Zergu, mój Zergu. No i tyle. Pierwsza walka. Można powiedzieć, że niby 1-0 dla naszego kochanego Tosa, zwanego Yamatim, który wykorzystał to zamieszanie, by sobie zrobić ekspansję. Ale jednak, to nie jest takie dobre. Nie utłukł żadnych dronek, które sobie śmigają w najlepsze, ważne. Dronki się zabija przede wszystkim. Nie utłukł nawet armii. Sam stracił swoją. No i tyle. No i szkoda, że chłopcy nie pocisnęli. Terek, widzę, rozwija się normalnie. Mamy czołgi. Czołgi plus mariny. Znany build. Skuteczny w wielu wypadkach. Okej, tymczasem uwaga. Nadciąga druga ofensywa. Donowa. No i tak, tak to jest, jak się buduje. Nie, to nie jest zły pomysł. Czy wykorzystał kształtowanie terenu? Tak, bardzo sprytnie. No i się wypchaj. Są niszczyciele właśnie, tak zwani nieśmiertelni. O, proszę. A Ekci inwestuje w słynne Feniksy, które będą podnosić i demolować. Przychodzą Roachy. No i proszę, południe się broni. Dobrze, będzie ciekawa, emocjonująca rozgrywka. I świetny pomysł z nieśmiertelnymi, bo one znakomicie kontrują tych tropicieli, które nie mają praktycznie szans. Mamy też Kolosowa. Ale cóż Kolosow zrobi w obliczu Feniksów? No i się mikrują i romantycznie... Co tutaj mamy? Szpiega. No nic. Ktoś mówi, dlaczego nie widzę strumyku? Odświeżyć! Strumyk działa, jest spoko. Więc tak, nasz spryciarz zwany Donem... A to nie Don. Myślałem, że będę mógł powiedzieć to Yamatim. Podgląda, ale ogólnie... Kto lepiej widzi, co się dzieje? No tak, niebiescy widzą mniej więcej. Dobra, mamy tak, dobrze rozwiniętą grę. Yamati będzie chciał zdemolować ekspansję Zerga. Czy Zerg dostrzeże fakt, że zaraz tutaj zaczną się rozwalać skały? Okej, ma jakieś 10 sekund na wycofanie się i sprowadzenie jednostek. Czy widzą? Zobaczmy, jak to wygląda. Powinien widzieć. Okej, powstaje wszystko. To będzie niezłe przerwanie frontu. Okej, są deteki, templariusze po ciemku. No po Zergu, krótko mówiąc. Uciekamy. Nie, oj, oj, oj.
wylęgarnia i wszystko. Są panowie w ogóle zeloci przyspieszeni. Jest mnóstwo Feniksów, no i jest problem. Masz baboplacek. Nadciąga odsiecz, ale... ale zbyt późno. Czy jest jakaś detekcja, bo tutaj widzę chłopacy po ciemku będą robić niezłą zadymę. Jest mnóstwo zelotów, którzy będą problematyczni. No i zergu, zergu. Dostajesz po dupie. Królówka, królowa matka ginie. Nadciąga Terek. Nadciągają Feniksy, które powinny ładnie wychwycić wszystkie te świńskie jednostki. I nadciąga Zeryt z odsieczą. Dobra. Kurde, widzę, że Ekci robi za dobrego brata i pomaga wszystkim kolegom. Okej, Marinid to wybrałem się. Okej, atak mniej więcej został otwarty. Nie, ten na główną bazę, bo tutaj jest się prawdziwa teraz rzeźnia. I tu by się przydało trochę pomocy. Zerg jest zacofany niestety, karakany w starej edycji. I pisze GG, Pirion. Któż jest Pirionem? Zaraz, zaraz. Tu jest Pirion. No dobra, widzę, że jednak siła zelotów, czyli protosów, przycisnęła ładnie nasze biedne armie. Zerg nie ma już szans, mówią. Owszem, stracił wszystkie słonie, zerg się nie wypłodzi. Jest ładnie rozstawiony czołg, tą bitwę wygrają. Niestety... tu jest problem. No ładnie rozciągnęli armię. Chociaż widzimy kontratak Ekciego, który tutaj eliminuje. No to takie niestety jest dłubanie w kostkę. Dziabanie takie już złośliwe, które jest denerwujące, ale nic nie zmieni. Zwłaszcza, że widzimy tutaj chyba już asekuracyjnie postawionych tropicieli i śmigającą gospodarkę. Tu czeka jeszcze jedna armia, która wykończy biedne jednostki Karga. No przepis Ekciego był słodki, niestety niezgranie. Klątwa południa, tak, albo klątwa północy, jak to w sumie, jak to odczytać. Zobaczmy jeszcze, Ekci i jego bojowe Feniksy. Które ładnie się, kurde, Ekci sobie nabić punkty, punkciarz, no ale ładnie. Wykosi teraz ten, nie mikruje oczywiście nimi zupełnie, ale kolosy padają. I czy coś to zmienia? Nie, bo Terek dostaje po dupie. Chociaż ładnie się dostosował i robi marudery, które radzą sobie też nieźle z tymi wszystkimi. Tylko cóż z tego, skoro tutaj jest coś, co zjada marudery. Zeloci z przyspieszeniem. Dronki umierają, probki umierają. Rozdziabani. Amen. Bieda, no bieda niestety. Tak wyszło, mogło być lepiej, ale to wszystko. Loteria niestety. Napiszemy ich kilka ciepłych słów. Okej, kończymy. To co? Wracamy po krótkiej przerwie, kiedy wystawimy tylko następnych zawodników. Jeszcze może tylko, uwaga, ekran wyników, jakby ktoś był ciekawy, bo widzimy, że Ekci tutaj walczył. I czy zostało to docenione w statystykach Blizzarda? A, StarCrafta bardziej. Nie zostało. Ekci gdzieś tam na samym dole. Protosi rządzą. Rzućcie hasło Tosi i wracamy za chwilkę.
Voilà, drugi mecz, klasyczne 4x4. Ja sobie teraz wpadłem na genialny pomysł, bo dużo osób mi wysyła replaye, których nie ogarnę z racji tego, że ledwo co ogarniam te mecze. Ale może ktoś robi mapy? Ja bym z chęcią nie pogardził, jak ktoś ma jakąś mapę do sprzedania 4x4, może ją z chęcią przetestować. Tutaj w trakcie ligi. Można nawet osobny dzień zrobić na testowanie map. Jak ktoś robi jakieś ten, w miarę dobre. No okej, okay. Wraca z cyklu mecz, celebryta meczu, Puchaty Kubuś, którego być może pamiętacie, człowiek, którego nie da się zabić, gra Zergiem. Czy Zerg, którego nie da się zabić, dwóch Protossów i losowo, a po prawej stronie dwóch Zergów, Protoss i losowo. Jest taka drobna tutaj zmiana proporcji, dwóch Zergów Protoss, dwóch Protossów Zerg i zobaczymy, co wyniknie z tego losowego. Gdzie Fax? A Fax jest zajęty właśnie. Tak, męczę go, żeby kiedyś tam znalazł czas, ale to już jest dorosłe dziecko, niestety. Czy symbolem suchego kanału? Ja, ta. Widzę, ktoś tam sobie robi ładne żarty. Dobra, jedziemy dalej w takim razie. Żeby z losowego były terki ktoś chce, Buczek się by ucieszył. No, losowy, nie? No, nikt tego nie wybiera. Kubuś jest super. Tak, możecie obstawiać. Jakie... Okej, nie ma teraz... Ciężko mówić o północy. Chociaż kto będzie bardziej na północy? Lintu, Morsten, Mad i Plastik. No to co? GGHFGL. Dwóch Zergów. No i tak, spełniło się marzenie, bodajże Buczka, żeby był Terek i jest Terek. Tymczasem... Tak, to są terki. No i tutaj jedynym czynnikiem w ogóle ten... Jestem z papierowej ligi, ja też jestem z papierowej ligi, nie ma co się przejmować. Jedynym elementem, który tutaj zaburza symetrię, jest proporcja Protossów do Zergów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I Kubuś jest w południu, tak. Jest to bardziej południowa strona. Tu mamy Kubusia, będziemy mu kibicować, czy uda mu się wyjść poza lingi, czy znowu go zjedzą. Nie wiem oczywiście, kim są ci gracze, czy są dobrzy, czy źli, więc to wszystko można wykorzystać. Brąz to nie liga, to styl życia. To prawda, bo to tak samo. Sprawdzamy wobec tego. Tam Gasikowy mówi o spamie, że jak jest... Tak, modzi ocenili, ja nigdy nie wnikam w co oni tam robią, ja się nigdy nie znałem na moderacji, więc oni uznają, że jak jest spam, to dają po prostu tryb spowolnienia. Jest na minutę z tego, co mówią. Co wy z tym Kubusiem? A, Kubuś miał taką wielką przygodę, kiedy odradzał się przez 5 lat. I będzie koczował z jednego expa na kolejny. No zobaczymy, jak tutaj będzie, bo tak... Sprytni goście czerwoni, czyli powiedzmy południe, sprawdzają, co robią Zergi, bo jak wiecie, z moich gier być może Zerg może bardzo szybko uzyskać sprawność bojową. Ale nie nastąpiło to. Nie ma tutaj nic, więc mogą odetchnąć z ulgą. W ogóle ta mapa, no tutaj wszystko jest wytłumaczone 500 razy, ale każda drużyna, którą widzicie tutaj w tych skupiskach, jest podzielona na dwa takie małe osiedla, przy których są ładne wejścia i na przykład sobie proszę, Terek z Protem, dwa bratanki, ładnie się zawolują, nic tutaj nim się nie wciśnie. Problem ma tutaj kolega Protoss, ale widzę, że to wie i każdy walczy sam. No ale to takie pierdoły, jeśli nie ma szybkiego ataku, to raczej nie wpłynie. No tak, Zając mówi, że widzieliśmy, że Zerg bardzo szybko może przegrać. No nie wspominamy tego teraz. I ktoś tam mówi, że w przyszłym tygodniu jest walka Najmana z Kubusiem. A, to chyba już wszyscy dowcipy się znudziły. Ruczaj górny i ruczaj dolny. Można by... A to jest dobry pomysł, nawet sam zrobię sobie mapkę ruczaj. Do Ligi Upośledzonych Dżentelmenów. I będzie ruczaj północny i południowy. Dobra, jakieś walki żuli, dronki się coś tutaj czepią. Proszę, proszę. Mam nadzieję, że nie podsłuchują. Bo Blefuj ma sposób na życie, widzę. Nie, po prostu nie trafił sobie. Chciał zobaczyć do środka, a gdzieś mu dronka poszła. Dobra, widzę, że jakiś pentagram tu w ogóle wyrysował. Ale z tej drony już nic nie zostanie. Czy się pokapuje? Pokapowała się. Dobra. Chociaż nie. Ma jakieś straszne problemy ta dronka. No i tutaj czeka już obsługa. Nie, to jest pod kontrolą. Na! Okej, okay. Co mogła wypatrzyć, to wypatrzyła. Tu już czeka komitet powitalny. Oj, będzie... Okej, okay. Pierwsza wielka walka. Czy zobaczył? Nie! Nie zobaczył, że Zerg sobie tutaj robi ten... Wszyscy mają imprezownie, jakieś magiczne kule, tu jakieś placki. Kurde, jak te Zergi w ogóle kombinują. Północ jest ciekawa.
Jeśli południe nie pociśnie, a nie ciśnie, to będą mieć problemy. Kurde, wszyscy widzą, że mają ładne domki. To jest tak zwana szybka ekspansja. Rozwijają się. Co tam jeszcze łazi? A jest ta słynna drona. Szybkie lingi? Tak. Czyli wszystko jest gotowe. No mamy faworytów znowu północ. Co na to Kubuś? Kubusiu. Kubuś tworzy kolonie. Tworzy sobie wylęgarnię. I zbiera lingacze. Czy robi szybkie lingi? Chociaż nie. Co on tak oszczędza? Nie warto. No ale zobaczymy. Tymczasem, okej, rozpoczyna się pierwszy atak. Tu nic nie zdziałają. Chociaż kto wie. Widzę, że wyruszyli na poszukiwania ekspansji, ale nic nie zastaną, bo południe jakoś nie kwapi się, by zbudować ekspansję. Protos, a właściwie Teranin ma problemy z koszarami. No, Siwy mówi, że lubi placki. No to tam już są gotowe. No i co, wchodzimy? Śpimy? Nie, po co? Po co? Po co? Czy chociaż uratuje się... No i tyle, pojedli. Nikt nie stracił nic. Jeszcze w ogóle teraz jest tutaj człowiek zatykacz tego, zatykacz otworów, czyli wartownik, który ma te swoje pola siłowe. O, a The Witcher rusza? Nie, liczę na coś ciekawszego, zaraz, zaraz, co to ma na celu? Skupił sobie armę tutaj, armię. I tak, pociśnie? Nie pociśnie, bo się zawolują. Zerg jest sprytny, kurde, Morstem wie jak grać. Jest przygotowany, tylko pamiętajmy, jak koledzy nie pomogą, a będzie dwóch przeciwników, to sobie nie poradzi. A z tym sobie poradzi bez problemu. Może zobaczymy jakieś ciekawe jednostki Zerga, nie tylko lingi, jak to u mnie bywało przeważnie. Plastik to jest ściema, on nie jest z plastikowej ligi, wbrew pozorom. Okej, Link sprawdził i Link wie. Teraz ci koledzy pomogą. Tu się rzucił jeszcze plastik, tylko plastik jest samobójcą, takim kamikadze. On lubi tracić jednostki w ten... Jakby poczekał, by podeszli, to by się skończyło. No i tyle. Morstem sobie wypłodził, dostał po dupie. Tu przychodzi kolejna porcja blefuja, która jest tylko czeka, żeby zostać zjedzona. To nic nie powstrzyma Morstema, który ma mnóstwo lingów. No i jak na razie północ wygrywa. Zobaczmy na APM-y. No i właśnie, Morstem ma tych APM-ów zbyt dużo. Niestety ma tyle, co w sumie cała drużyna północy razem wzięta. Boże, mógłby kontrolować wszystkich. Okej, obczaił temat, więc tak. Kurde, to zobaczcie, wspaniałą grę Zergiem, kiedy jest reakcja, reakcja. Odkrył, że jest dużo lingów, następuje ewolucja. Boże, czy to są komory ewolucyjne? Boże, nawet strzeliłem. Mamy tutaj banelki. Proszę, był jakiś drop w ogóle, tylko został zażegnany. Coś tu się podziało, dostało po dupie. No nic, to przespałem. Ale dzieją się takie ciekawe rzeczy. Morstema trzeba od Morstema... O, właśnie. No i jest. I Zerg się dostosował. Zobaczył. I teraz proszę, proszę. Tutaj niczego nie spodziewając się Kubuś, męczennik. W ogóle jaka synchronizacja armii. Nie uderzają jak głupi tutaj, tylko uderzą w najsłabsze ogniwko. Oho. Chociaż... Okej, widzę, że jednak troszeczkę ich pochwaliłem za bardzo. Chociaż to może samobójcze skłonności plastiku, który... Czy plastika, który uwielbia tak się pakować tutaj w kolegów. Chociaż nieźle, bo przynajmniej zneutralizuje tutaj wartowników tego. Okej, i tymczasem uwaga, uwaga. Aż sobie damy pełny ekran efektowny. Banelki zrobią boom i... Kubuś. Kubuś sobie rozmarzył i zrobił muty, ale muty to jest jednostka, która... To jest cywilizowana jednostka, elegancka jednostka na bardziej cywilizowane czasy. Mamy czołga, mamy marinów, no i będzie teraz męczenie. Oni już z tego nie wyjdą. Chyba, że w ostatniej chwili przychodzi blefu i mówi czołgowi stop. Nie. Zdążą czołga wyeliminować, zdążą. A szkoda, bo by było ciśnięcie. No i Kubuś spełnił swoje marzenie. Nie pokazuje na chwilę, bo to wiadomo, kto wygra. No. Jeszcze widzę, wartownicy odizolowali ten. Więc spełnił swoje marzenie, poleciał gdzieś wysoko, ale to już chyba tyle. Zwłaszcza, że ma w domu uchodźców Witchera. No szkoda. No i rozpoczyna się operacja sprzątanie. Chociaż Witcher też miał swoje marzenie, którym marzeniem to było zrobienie chłopców od niewidzialności, którzy eliminują całą armię. Proszę, proszę. Widzę, że nie ma tego złego. I jakoś się poratował. Widzę, że nawet koledzy nie zdążyli mu zniszczyć. Jakby zniszczyli na przykład rdzeń cybernetyczny, to byłby problem. A i tak ogólnie południe jest troszeczkę zacofane. Zwłaszcza, że przed plastik, który widzę, po prostu stawia na dużą, wytrzymałą armię. No i szkoda, że padły mu, pewnie nie ma hajsu. Gdyby spłodził ich więcej, to by się wybronił. O, jest, widzę, podświetlenie.
Ach, i no i fundacja. Dlatego się znam troszeczkę tutaj mutów. No, myślę, jak to podsumować. Starali się. Każdy Kubuś wreszcie się wzniósł. To jest piękna chwila. Witcher stał się niewidzialny, ale to za mało, by wygrać. No, to niestety marzenia marzeniami, a trzeba po prostu naparzać, żeby ująć to mniej wulgarnie. No i zostało jeszcze południowe południe. No, tak można powiedzieć. Które jakoś sobie żyje, otoczone wieżyczkami egzystuje. Ale w obliczu takiej, Boże, plastik, który ma tych ekspów tyle co na Zerga, nie wiem, myślałem, że ma więcej. Nie, to Morstem ma więcej, nie, Zerga miał po dwa ekspy, mają tego trochę. Jeszcze sprawdzają, czy nic nie uciekło. Zaraz nastąpi dezynfekcja w Kubusie. Czy Kubuś jeszcze się uratuje i poleci na przykład ich tutaj, jak to się ładnie mówi, harasować i denerwować? Ach, te manewry na mapie, tylko widzę, jak lingi się przelewają z lewej do prawej. Nie, jak to się... Tutaj zwróćcie uwagę na minimapkę, jak to się tylko po prostu uderzy, to nic z tego nie zostanie. Tu został domek i baza... O, widzę, że zostawili mu. Niech się cieszy. No masz, działa. No i idzie. To po prostu przywali i koniec. Kubuś, czy będziesz się bronił mutami, czy poleciałeś atakować? Okej, jest to lotnictwo Kubusia. Zwróćmy uwagę, że wszystkie dronki Witchera żyją. No, tyle tego dobrego. Okej, czołgi przybyły, czołgi atakują. Matka wychodzi na powitanie. No i powitała. No, muty tutaj są zjedzone. Marinki na steampakach i z promami niestety znakomicie to załatają. Tyle! Muty, no sio już, zamiast męczyć ich na tyłach, ale były muty, nie ma mutów, Kubuś niestety dostaje. Jeszcze są ostatnie cztery. Pożywka dla marinów, om nom, no i tyle. Dronki przystępują do walki, czy kogoś zabiją? Nie. Południowa północ robi rzeźnię. Boże, blepchuj nawet wyszedł, albo mutów wleźli. Tak, czy to jest blepchuj? Tak. Ech. Lintu się dowartościował. Któż to jest Lintu? Sensik mówi, Jezus Maria, to jest ostatnia transmisja Sensika? Czy to jest tutaj, jest blepfuj? Blepfuj, gdzie jest Sensik? Tu jest Sensik, jest Terkiem. Przynajmniej próbuje być Terkiem. No i znowu jest klątwa, czy ktoś dzisiaj ją przełamie? Boże, widzę, tu jest wszystko. Aha, Sensik ma jakieś tu ładne rzeczy. Sensik sprytnie, no sprytnie, ale... jak jest z tym Herkulesem? Było powiedzenie o Herkulesie, niestety, zobaczcie teraz, o, to jest fungal, grzybnia, która porasta jednostki. Om nom nom. Pojedzone, trzeba mi to napisać. Ukrywam się na czasie pod innym nickiem. Zaraz, jak szpieg, co to znaczy? Pewnie jakiś jarpen, no nic. GG. Kończymy. Ale dobra, są ostatnie walki w takim razie, uwaga. Tutaj bohaterska obrona Lintu. Nie, to nie Lintu się broni. No nieważne. Zerg jeszcze odpłynął. Nie ma. Zmiażdżeni, zjedzeni, amin. Amen. Zobaczmy jeszcze na statystyki, które znaczy nie będą zaskoczeniem dla nikogo. Tak, brutalny gwałt na południu. Ale to południe zaczęło cisnąć i się ogólnie ten... wpakowało. Plastik rządzi. Kim jest plastik? Czy możemy poznać jego tożsamość w ogóle? Okej. Okay. Plastik jest ze srebra. Jak widzicie, liga nic nie znaczy. Wracamy po krótkiej przerwie.
Tadam. No i ruszyła. Trzecia dzisiaj, jakby to ładnie ująć, gra, tak, po prostu. Klasyczne 4x4, chociaż 4x4 nigdy nie jest klasyczne, bo to jest rzeźnia niezbalansowana, zwłaszcza, że ludzie się nie znają. Mam nadzieję, to jest obojętne, zostaje dobranie z łapanki. Jakieś ciekawe składy, protosi, dominują protosi, co się stało? Czy ktoś wygrał protos, tak? Mana jest protosem, to pewnie stąd ta moda. Tak jest moda, nie, to nic złego. Więc mamy jakieś tutaj demonstracje, tak czy się mylę? W StarCraftie jest dużo takich tych właśnie rzeczy, które są sezonowe. Więc mamy mnóstwo protosów. Okej, okay, mamy tak, skład po lewej, nie wiem czy będzie północny, południowy czy jakiś inny, więc do tego dojdziemy. Mamy taki równy mieszankę protosów i ziemian, Terran. Natomiast drużyna po prawej mamy oczywiście obowiązkowych dwóch protosów plus Terran i Zerga. A więc są wszystkie rasy. Czy byli u mnie dzisiaj Świadkowie Jehowy? Byli przedwczoraj chyba. Albo w niedzielę rano, jakoś tak dziwnie, ale byli, coś jest. Zapraszali mnie na coś. Jest ktoś tam, Bill, który mówi o orgii smaków i kolorów. My pożyczymy graczom wszystkiego najlepszego. I jedziemy. No i co? Zaraz, to jest bambusek. I co tu wypisuje ten poch? Dobra, jak mamy podział? Podział przebiega oczywiście po przekątnej, więc możemy mówić po staremu o północy. Kocham Sknerusa i Velvet. Co to jest Sknerus i Velvet? Paweł Puch grający tutaj. No i teraz tak, na północy mamy tą właśnie równą mieszankę, gdzie mamy dwóch terków. W ogóle każdy na tej mapie ma swoją własną tutaj nieckę, do której dostępu broni jedno wejście. Terki się łatwo mogą zbolować, wszyscy protosi tak samo. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tutaj już mniej zróżnicowany skład, gdzie jest Terek i uwaga Zerk. Irakus, kibicujemy mu. Ktoś tam pyta, czy grałem w Left 4 Dead. I grałem. I co to ma za znaczenie teraz? To są cyklu głupie pytania, które są totalnie bez sensu i niczego nie wnoszą. Będziemy je teraz piętnować, bo niestety zauważyłem, że zacząłem jakoś... robi się burdel na czacie. To zawsze był jakiś niezauważalny, ale może to niektórych osób denerwować. Zmień nazwę gry, w jaką gram, bo jest Risen. Aż sobie to sprawdzę. I nie. Wystarczy zrobić refresha i powinna być zmiana. Ja mam taką nadzieję. Dobra, bo już mi tutaj wszystko zjechało. Kto jest taki sprytny? Yatori. Yatori postanowił poznać, co robią jego przeciwnicy. I wykrył, że Irakus robi sobie coś, co jest raz, dwa, trzy, 10 pulem, 10 niecka rozrodcze, czyli nic groźnego. I mądrze sprawdził, bo warto wiedzieć, co robi przeciwnik, kiedy jest się protem, który na początku jest średnio stany się obronić. Ktoś mówi, że piękna ta mapa, Sobeskrito. Nie wiem, czy to jest ironia, aronia, czy coś innego. Jest sympatyczna. Ja mówię, jak ktoś robi mapy, ja z chęcią tutaj jakąś takie, żeby to było coś duże. Nie chcę, znowu widzieć, że cytuję pewnego redaktora. Żeby to było duże, to znaczy na 4x4, bo to o to chodzi, żeby jak najwięcej osób mogło się naraz zmierzyć. Nie ma co robić z tego jakiegoś dawkowania. I właśnie, ktoś tam mówi, Maciej, że to było pytanie bez związku z niczym i 200 kropek. Okej, okay, nasza dronka szpiegowska. Nikt jej nie przeszkadza. Nikogo jeszcze nie zabiła, nawet troszeczkę po pancerzyku pojechali. Jakieś ciekawostki. Południe też sobie zamarzyłoby jakoś posprawdzać. I tak, co robią protosi? Wszyscy inwestują, wiadomo, w magiczne wrota przesyłowe, które sprawią, że zaraz się otworzą. Ten koszmar jakiś ma przerwy w śnie. Koszmar jest chyba terkiem, z tego co pamiętam, zaraz sprawdzimy. Jest tutaj, tak. Co robią południowi tosi? Tak samo, chociaż tu jest drobne opóźnienie. PTK jeszcze nie ma, nawet rdzenia cybernetycznego. Nie mówiąc o... A nie, przepraszam, Haze ma. Tyle, no tyle ciekawostek. Żadnych ekspansji, co się dzieje z Zergiem. Zerg się przygotowuje na atak, ale Zerg jest bezpieczny. Bo tutaj armie idąc od północy czy od południa, jakoś na wroga przeważnie najpierw wpadają na tych najbardziej wysuniętych wojaków. Ktoś pytał, Mono Battles. Będą dzisiaj na stówę. Zaraz sobie zrobimy. Ktoś mówi, czerwoni są źli, zawsze przegrywają. A to jest Kerncraft nawet mówi. Tylko, że problemem jest co innego. Problemem jest to,
że jest klątwa północy albo klątwa południa, że północ zawsze wygrywa. Czy mamy ku temu podstawy, żeby sądzić, że teraz też tak będzie? Mamy, ponieważ mamy tutaj Zerga, którym się ciężko gra, chociaż nie, no to wiadomo, rasy są wyrównane, ale no, Zergi, ja rzadko spotykam dobrego gracza. Któż tu wpada? Irakus, aha, Irakus sobie zwiedza, chociaż nie, może po prostu się mylę. I mamy taką ładną symetrię. Proszę, Puch już w ogóle inwestuje w ten, w ekspansję, więc będzie nieźle nawielał jednostkami. Chociaż nie widać ku temu na razie podstaw, bo nie ma zbyt wiele tych miejsc, gdzie może zbudować. Tak jeszcze czytam czat, czy coś ciekawego tam jest. Tak, że to oczywiście motyw czerwieni się pojawia. Ja sprawdzę, czy mogę zmienić, bo to jednoznacznie jakoś to sprawia, że północ jest postrzegany jako ci źli teraz. I nawet jest na wschodzie, na opartego, więc w ogóle. Okej, okay, będzie tak. Yatori, widzę, idzie w te finezyjne jednostki wartowników, którzy robią różne cuda. Nasz jego drugi kolega Tos, Paweł tak zwany, co robi? O proszę, też ma taki build bardzo sympatyczny. I do czegoś się szykują. Mam już tutaj Terka, który jest gotowy. Zerga, Zerg, dobra, Zerg się ładnie rozwija przynajmniej. Strasznie to ładnie wygląda. Yatori, widzę, wszystko wie. No nie mogło być inaczej. I co nam Zerg zrobi? Widzę, że inwestuje. To muszą być... Nie, to będą banelki. I czy to ma podstawy jakieś? Tak, bo się wbije w to. Czyli w marinów. Tylko będzie gorzej z maruderami. Boże, no tak. Ktoś wykorzystuje wreszcie spryt. Skoro są cztery armie, to można się jakoś specjalizować. I mamy tutaj takiego właśnie koszmara, który robi samych maruderów. Teraz, żeby się tylko zgrali, szli jedną kupą, prawda, bo kupy nic nie ruszy, to w StarCraftie jest mądrość taka jak najbardziej sprawdzająca się w boju. Jest słynny blob terrański. Jak jest taka wielka kupa, to tego faktycznie nikt nie ruszy. Proszę, jakie podglądanie. Któż to taki? Kurde, może być fajne starcie. Ktoś pyta, jaka jest różnica czasu między grą a streamem. Nie ma zbyt wielkiej, 10 sekund, 20? To jest takie minimalne, to musi dotrzeć do serwera, serwery muszą zmielić. Podejrzewam, że najmniejsze opóźnienie będzie miało jakieś 720 i potem będzie kolejne, bo 720 to jest to, co wychodzi tutaj z mojego żołądka. Tak, mądrość ludowa, tam ktoś się już naśmiewa, ale całkiem słusznie w sumie. Kim mam grać? Zergiem czy Tosem? Są pytania filozoficzne. Kogo bardziej lubisz? Spójrz na Zerga, małe, sympatyczne i kochane. Mają królowe, mają dronki, mają słonie, ja nie mogę się człowiek się czuje jak w domu, jak w jakimś, nie wiem, parku zabaw. Ja zawsze gram Zergiem. Polecam. Tymczasem. Okej, okay, tutaj mamy bloba protowskiego. Tutaj broba tyrańskiego. I obstawiam. Północ ruszy pierwsza. Kurde, czekają, czekają. Czy ktoś w ogóle widzi, co się dzieje? Południe widzę sobie ładnie, tutaj śledziło wszystko. Nikt nie kontroluje w ogóle, oprócz północy, tych punktów kontrolnych. Kontroluje punkty kontrolne, może ma we władaniu w takim razie. Okej, pierwsze manewry. Mają podglądacza, czy mają błyska? Nie mam, mają błyska. I mamy tu jednego, ten... De Protosa. No idzie sam, popełnia błąd. Mamy tutaj wspólne manewry. Okej, okay, poniszczy, poniszczy i pójdzie. Całkiem sprytnie kombinuje. Czy uda mu się zniszczyć? Jak zepsuje rdzeń cybernetyczny, to nie będą powstawiać Starkery. Okej, okay, przychodzi Link, który ładnie obtacza w piasku, a Tos będzie dobijał. No i tyle. No i się chcieli właśnie powalczyć. Wyruszył sam i umiera. Niestety. Niezgranie. Tak to się kończy. Przecież Zerg troszeczkę natracił tych Lingów. Ale zaraz ich nawali, bo Zerg to jest na tym etapie, powinien spokojnie srać. Nie brać jeńców, amen. Widzę, że tutaj Terek tymczasem bardziej tak zachowawczo gra i inwestuje w ekonomię. Ta baza na złocie może mu niezłego kopa dać. Okej, idzie zemsta. Jak niszczą, tylko żeby zepsuć. I z tym może być problem. Tak? Nie, jest... Proszę, proszę. Ta piękna gra z Zergiem, która sprawia, że można się dostosować. Widzi człowieka, więc nadyma się. Czy ma w ogóle szybkie banelki? One są świetne. Tak, są szybkie banelki. Kochane kuleczki. Patrzcie, jakie to jest ładne. Ktoś tam pyta, czy Zerg czy Protoss? No spójrz na to, jakie to jest kochane. Takie jakieś larwy, kuleczki. Okej, okay, jest. O, przyszli chłopcy maruderzy. To kurde, biedne mają pecha. Czy Zerg pomoże? Pomoże. Zerg zawsze pomaga.
Można, mówi się, polegaj jak na hydralisku właśnie w świecie StarCrafta. No i dostałeś na szprycowanie środkami, to z tego niewiele zostanie. Czy mają błyska, chłopcy? Jakby tak błysnęli, wbili się, to było po wszystkim. Widzę, że północ lubi tracić jednostki. Jak ten czerwony kolor, to taki spasujący, bo to ruskie tak samo. Wysłać 100 czołgów, a jak się zepsują, to wysłać następne 100 i tak kupą. No i tyle. A jeszcze proszę, tylko czy się zdradził? Czy północ wie, że tu powstała jednostka elitarna? Ach, myślałem, że będzie jakiś samotny rajd. Okej, tymczasem. Atakowała północ, a tutaj się zaczyna myśleć południe. No i cóż, chciałeś mieć złoto i nie ma. Wychodzą panowie jednak. Koszmar sprytnie zainwestował w tych chłopców, ale cóż mu to da? Czy to jest hejs? No i cóż teraz północy? Proszę, proszę, jest szansa na przełamanie klątwy. Widzimy manewry. Upatrzyli sobie słabą owieczkę, bo Lingi sobie dość dobrze poradzą z tym. No i jest, mamy wszystko. Czołgi, stalkerów zwanych też tropicielami. Tylko czegoż ten Ling tak się wbił jak głupi? A, żeby przygotować obiad. No i przygotował obiad. To widzę, że tutaj nie chcą się jakoś przestawić. Może by tak podejść do siebie. Jest taka wojna pozycyjna, jak podczas wojny secesyjnej. Że stali naprzeciwko siebie i strzeli w powietrze, żeby się nie ranić. Tutaj jednak celowali. Wraca zerk. No i co? Koszmar niestety. Tutaj nic nie zostanie. Nic. Wszystko wydezynfekują. Lingi zjedzą, przetrawią czołgi. Nadciąga pomoc. No ale to już jest zbyt późno. Południe się... Boże, jaki puch widzę, zdenerwowany. Trzeba mu tutaj dać bana na przyszłość, bo widzę, że tutaj gramy for fun. O, musiał się usprawiedliwić. Okej, koszmar widzę odlatuje tutaj, niekochany przez nikich. Koledzy z zespołu strollowali. Jak się ładnie Lingi wbiły w ogóle. Tylko niestety były to same marudery. Nie, nie same. No i gramy 3 na 4. Czy mają szansę? Teoretycznie, jeśli ktoś teraz wykształci umysł Koreańczyka, jest szansa. Tylko widzę, że tak, o, jest puch jeszcze. A to on jeszcze żyje w ogóle. Bez bazy, samotny, zdenerwowany. A nie, bo to nie puch dostał, to koszmar dostał, przepraszam. Puch teraz tu się mści, jest zły. I czy widzi nasze jednostki niewidzialne? Pewnie nie. Wtedy podszczypywałem mu marinów. Widzę, ach, mikro, ale ta fala południa goni. Obtacza te Lingi i ich tutaj świetny ten... Oj, pojawiły się kolosy. Czy ktoś tutaj będzie potrafił ładniej wymanewrować? Paweł, kolos może tutaj nieźle zadymić, tylko że kolos niestety się przewrócił. Bo ktoś nie kontroluje. Okej, okay, kolosy widzą, że są tutaj goście od DT. Ładnie, ładnie. I tylko... Ha, mają tylko niestety laski, które daleko nie świecą. Lingi skubią. Oj, dobra, no i była szansa. No, co my wierzymy? Zemsta południa. Więc jest wspaniały motyw, by na razie zrobić przerwę w grach normalnych i zrobić monobitwy. No i jedzą. I dłubią, i dziabią. A tutaj proszę, jak się jeszcze zabezpieczył. Przed pomocą. Odizolowani i samotni. Gdzie będzie ostatni bastion? Zobaczymy sobie wielki upadek. No bo tu już nic raczej zaskoczenia nie ma. Tu jest jeden szpieg, który chyba będzie ostatnią tutaj szansą południa. Jak to ładnie wygląda w ogóle. Kurczę, protosi mają... Czy tak ktoś się pyta, kim się chce grać. Jak ktoś lubi takie... no nie wiem... strasznie sterylne jednostki, to protosi, ale zerg jest jednak słodki. Czy tu biega zerg w ogóle między nami? Co, może coś zerg jeszcze wysmaży, żeby tu polansować bardziej. Same Lingi, które są nieźle dojechały. Muzyku mówi, że pojechałem Pawła. Co to znaczy? Ja tu nie znam, czy to jest ktoś znany. Może tutaj grał na przykład Adam Michnik kontra ten. Bo ja wiem, kto tam będzie z jego wielkim przeciwnikiem. No, rozumiecie, do czego zmierzam. Może mi tu grają jacyś celebryci. Paweł. Co to mógł być za Paweł? Może Tomasz Lis tu grał albo coś takiego. Może tam nie sprawdzałem czatu w ogóle, a coś tam mogło być mądrego. Humaniści grają tergiem, jest z teorii. Okej, okay. Tej wielka ofensywa południa. Północy, przepraszam. Proszę, jak dopakowane Lingi, wszystko jedzą. Czy zjedzą to same? Są już tak nieźle do tego. Proszę, nawet dronki rzucają już. Zergi to wspólnota rodzina. Czat robi ciekawe, że Kamil Durczok tu grał. Tak, mógł Kamil Durczok, bo Michnik kontra Grażyna. Tak, Grażyna, Żarko i Michnik to jest jedna drużyna akurat, więc to by nie pasowało. Paweł Małaszyński, tak.
Marcin Najman, dokładnie. Tak wszyscy widzę, że jest faworyt młodzieży. Co tu się dzieje tymczasem? O, Paweł opuścił, Jatori opuścił. Ech, no zobaczymy jeszcze, lubię ten zniszczenie w tej grze. Możemy sobie dać duży ekran i zobaczyć. Niewidzialny zjada. Nie, tu już nie ma nic. Nie ma nic. GG. Wracamy po 10-15 minutowej przerwie. Bo trzeba, ja sobie wyskoczę po coś do jedzenia i pewnie ktoś też. I mono battle w takim razie. Rzućcie has, albo jeszcze tylko statystyki takie ładne. Te smutku wory pod oczami. No tak, ja przepraszam, kiedyś... Nie wiem, ach, nie sprawię, następnym razem będą już drużyny razem przygotowane. Proszę, ktoś tam Zbyszko, było z Bogdańca jak Anna Grodzka, brzmi dobrze. Muzyku zarządził, kim jest muzyko? Możemy zrobić, poznaj naszego faworyta. Proszę, całkiem dobry gracz. To dobrze świadczy o mojej lidze. Dobra, wracamy za 10-15 minut. W takim razie dłuższa, zarządzam dłuższą przerwę. Potem mono battles.